Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Dzisiaj przetestuję gotową fugę do użycia Ceresit C60. Będę ją używał pierwszy raz, dlatego zafuguję ten oto nieduży korytarzyk. Zapraszam do oglądania. Przed rozpoczęciem fugowania oczywiście dokładnie czyszczę podłogę. No dobra, to zaczynamy. Oczywiście zaczynam od otwarcia opakowania. Następnie wyjmuję instrukcję. Kolejno wyciskam dyspersję z folii. Przed użyciem fugi oczywiście dokładnie ją wymieszam. W tym przypadku użyję do tego szpachelki. No i czas zacząć fugowanie. Użyję do tego gumowe pacy do fugowania. Pierwsze wrażenia są naprawdę pozytywne. Fuga dobrze trzyma się pacy, przyjemnie się ją aplikuje, no i łatwo usunąć jej nadmiar. Także na razie na plus. Zobaczymy, co będzie przy zmywaniu. Dodam jeszcze tyle, że fuga ma 100% stabilny kolor, czyli kłopot przebarwień mamy z głowy. No i nadszedł czas na zmywanie. Do zmywania użyję czystej, wilgotnej gąbki. W instrukcji jest napisane, aby zacząć zmywać do 10 minut. Co prawda nie udało mi się zafugować całego korytarzyka i muszę już zmywać. No i tutaj również miłe zaskoczenie. Po pierwsze, fuga nie jest jakoś mocno brudząca, gąbka jest w miarę czysta. A po drugie, fuga nie wypukuje się ze spoin. Także myślę, że naprawdę ogromny plus. Drugie zmywanie zacznę po około 10 minut od pierwszego. No i dobra, mnie się udało zafugować korytarzyk. Pozostałość niewykorzystanej fugi lekko przemieszam, przykryję folią, zamknę opakowanie i pozostawię do następnego użycia. Myślę, że to fajna opcja, że można użyć ją ponownie. Zachęcam do napisania w komentarzu, czy używaliście tej fugi, jaka jest Wasza opinia na jej temat. Moim zdaniem jest to fajna alternatywa dla fug. A tak wygląda zafugowany korytarz. No i pokażę jeszcze, jak wyglądają fugi z bliska. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie i zapraszam do następnego. Cześć!